Cześć. Dzisiaj lekcja, można powiedzieć, teoretyczno-praktyczna, ponieważ bez gitary. I taki jest tytuł ćwiczenia gry na gitarze bez gitary. Jest w pewien sposób, można powiedzieć, troszkę śmieszne to, co mówię, ale trzeba jak najbardziej przyjąć teraz postawę taką całkiem poważną, żeby załapać i wdrożyć też to, co wyjaśniam. Generalnie w graniu na gitarze potrzebna jest i dosyć ważna sprawność motoryczna, czyli sama sprawność ruchowa palców, prawda? Palców jednej ręki, jak i drugiej, w zależności co robimy. Na razie tutaj mówię, omawiam tą lewą rękę, w której robimy więcej takich ruchów, takich właśnie tych takich mechanicznych, prawda? Ręka musi być po prostu na tyle wyćwiczona, żeby te palce umieć zagrać w różnych kolejnościach. I teraz sobie wyobraźcie, że poza kciukiem pozostają nam cztery palce, prawda? Bo kciuk po prostu przytrzymuje gryf od tyłu, więc zostają nam cztery palce. Wskazujący ma numer 1, środkowy ma numer 2, serdeczny numer 3 i mały numer 4. I teraz możemy zrobić sobie serię ćwiczeń, właśnie wyobrażając sobie tą numerację palców. Na przykład mamy 1, 2, 3, 4, czyli możemy nawet w powietrzu. Raz, 2, 3, 4. Chodzi o to, kciuk słowem. Chodzi o to, żeby po prostu raz, 2, 3, 4. Wiadomo, że inne palce też się uginają. Nie dam rady zrobić, żeby tylko jednym palcem ruszać, bo po prostu to jest niemożliwe. Tak samo podczas gry na gitarze. Wszystkie się ruszają, jeśli jakiś jeden naciskamy, prawda? Wszystkie delikatnie się poruszają. Tak samo tutaj w tym ruchu. Można sobie pomóc na przykład, nie wiem, na jakiejś twardej powierzchni. Akurat tutaj nie mam. Na przykład wezmę sobie jakiś, nie wiem, efekt i na przykład raz, dwa, trzy, cztery. Bo zwykle robimy znaczy nie można to nazwać ćwiczeniami. Zwykle co robimy? Albo coś łapiemy, czy ruszamy wszystkim naraz. No, w graniu na gitarze raczej tak nie zrobimy, chyba że bierzemy gitarę i ją rozwalamy, prawda? Albo bierzemy, żeby ją podnosimy ze statywu. Tutaj ruch jest właśnie uzależniony od tego, od tej kombinacji, którą sobie nadamy, od tego jakby schematu, czyli na przykład raz, dwa, trzy, cztery. Wiadomo, chodzi też o to, żeby było w równym tempie, nie było chaotycznie. Ale teraz zapierniczam, o, jestem super. Tu chodzi właśnie tak jak w muzyce, ma być równo. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Czy może teraz będzie widać? Raz, dwa, trzy, cztery. Cztery, trzy, dwa, jeden. Na przykład trzy, jeden, dwa, cztery. Wiadomo, to trochę niezdarnie to wygląda i trochę tak dziwnie, ale chodzi o to, żeby po prostu przystosować już ścięgna palców do grania. Tutaj jak sobie nawet złapiecie, tu przytrzymacie, to czuć, że te ścięgna pod skórą przesuwają się. Więc to właściwie całkiem zrozumiałe jest zamierzenie tego, co chcę przekazać. Wiadomo, możemy tutaj robić mnóstwo różnych innych kombinacji, na przykład 1-4, prawda? Czyli pierwszym, czwartym sobie uderzamy. Raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery, ty. Pierwszy, trzeci. Wiadomo, tu możemy właśnie trzeci, czwarty, drugi, czwarty. Możemy wymyślać po prostu dowoli kombinacje. 4, 3, 2, 1. Na przykład, no wiadomo, po dwa palce to raczej już średnio, ale można byłoby też właśnie różne kombinacje. 1, 1, 1, 2, przepraszam. 1, 3, 1, 4. I to sobie można właśnie najlepiej na twardą powierzchnię jakoś, czyli żeby czujemy po prostu, jak mocno uderzamy w powietrzu. Też niby to jest, też jest w porządku, to jest sam ruch, ale jeśli o jakąś twardą powierzchnię uderzamy, to wiemy, z jaką siłą to robimy. Jeszcze możemy nawet sobie wyćwiczyć samo po prostu siłę uderzania. Do tego filmiku też pokażę wam takie urządzenie, które jest dosyć często używane, zapewne już większość z was wie, o czym chcę powiedzieć. Jest to VariGrip. Dostępne oczywiście w sklepie Rockday u mnie i na Allegro. Ale nie po to pokazuję, żeby to sprzedać. Czy żebyście u mnie akurat kupili, prawda? Właśnie to jest akurat urządzenie, które przeznaczone jest właśnie do ćwiczenia bez gitary. Tu nawet widać, ponumerowane są. Mam nadzieję, że to widać. 1, 2, 3, 4. Czyli to wszystko, co mówiłem, te kombinacje palców, możemy tutaj już w czymś takim właśnie małym, zgrabnym zamieścić. Jest tutaj regulacja sprężyn. Możemy każdą z tych
każdy z tych palców osobno regulować siłę naciągu. Teraz mam akurat najlżej zrobione. Aczkolwiek nie jesteśmy na siłowni, więc nie musimy znowu zrobić mieć na maksa. I teraz możemy właśnie zastosować te różne kombinacje. 1, 2, 3, 4, 3, 4, 2, 1. Wiadomo, tutaj nie oczekujcie, że tutaj będą jakieś cuda się działy po prostu, że w ogóle będzie mgiełka zamiast palców, bo to będzie tak szybko grane. Nie o to chodzi zresztą, żeby też po prostu tak to naciskać i miętosić. Chodzi o sam wysiłek mięśni. Sobie przytrzymuję tą ręką. O, mogę. Wiadomo, jest też dużo różnych kombinacji. Można na przykład tak ćwiczyć palce. Do jakichś akordów barowych można właśnie też jakoś kombinować inaczej. Tam można, możecie sobie po prostu zobaczyć. O, na przykład jakieś takie. Jakieś na przykład takie coś kciuk, żeby wyćwiczyć. I poszczególne palce możemy zmieniać. Można tutaj się namęczyć. Z drugiej strony jest takie. Mam nadzieję, że to widać. O. Pod tą gumeczką jest jakby imitacja, można powiedzieć, strun. Jeśli ktoś jeszcze ma słabe opuszki i wrażliwe, to tutaj mieli na celu, żeby sobie już przyzwyczaić paluszki do strun. Wiadomo, to jest taki dodatek baje, niekoniecznie taki jakiś specjalnie praktyczny, chociaż dla początkujących może to akurat byłoby całkiem przydatne. Więc widzicie, możemy ćwiczyć bez gitary, jadąc w tramwaju, w jakimś innym urządzeniu mobilnym. Wiadomo, raczej nie na rowerze prowadzimy i sobie ćwiczymy, bo można pojechać raz i już nie wrócić. Przynajmniej nawet bez... wrócić, ale może bez tego. Przynajmniej, albo jakieś inne rzeczy mogą się zdarzyć. Także ćwiczcie, kombinujcie z palcami. Tylko żeby to miało ręce i nogi, czyli żeby to nie był chaos. Prawda? Tak to sobie można robić jakieś dziwne figle. Po prostu chodzi o to, żeby właśnie było rytmicznie, równo i konkretna kolejność palców zachowana. I po prostu wprawianie się w tej kolejności i rytmice. To co później, wiadomo, ułatwi nam już granie na samym też instrumencie. Chociaż hejterzy różni się mogą odezwać, że to jakieś pierdoły opowiadam. Aczkolwiek mi się wydaje, że niech się odwalą. Dobra, na razie, później będą inne filmiki.